Siemaneczko ludziska, z tej strony Mr. Adamo 15, kolejny już odcinek z Mafią Solec, losowy sezon. Cześć, witajcie, ale kurde powiem wam tak, że ta seria normalnie tak mnie zachęciła do gry w FIFA, że codziennie tylko Adam dawaj gramy, no. Adam nie poczekaj, dajmy im dzień, żeby wylosowali. Naprawdę. I ja normalnie już mam takie, bo Adam wie jakie numerki, ja jeszcze nie wiem, tylko on też nie wie jakie składy dzisiaj nas tu spotkają, karteczka oczywiście jest. No i co Adam, no to czekam, a może dzisiaj zacznij ode mnie, nie dobra, zacznij od siebie. Nie, niech będzie, no, zawsze gospodarz musi rządzić, nie ma to tam, chociaż powinno, dobra, gospodarz powinien być jednak ten dobry. Że daję wolność, no bo jak mówił, męczy mnie męczy, ale jeden dzień macie na pewno. Numerek dla mnie wylosowaliście, to numer 3, który w tym momencie ja bym miał fajną trójeczkę. Mnie zaciekawił. O, Liga Polska. No, to powtóreczka z rozrywki, tylko chyba na odwrót. Zobaczymy co Bolek zaprezentuje. Dla Bolka wybraliście naprawdę liczbą głosów bardzo podobną, ale był to numer 6. Co on ma dla nas? Bolka śmiech jest zawsze kurwa. Taki sam, więc po tym... Znaczy po wiecie co? Powiem wam, że to może być niezły rewanż, tylko że ja bardziej się chyba bałem tego zespołu, który miał Adam, ponieważ ja tym zespołem, który zaraz właśnie wybiorę, nie umiem grać jakoś doskonale. Barcelona albo Real na pewno. No już Barcelona minęła, także możesz tylko spodziewać się jednego. Nie zamknąłem oczy, bo nie chciałem na to patrzeć. Ciekawy mecz. Lech ostatnio w moich odcinkach rządzi, więc może niech pokaże, że teraz też może być tak dobrze. Weź, poczekaj. Nie, no ten. A nie masz koloru, bardziej kolorowego? Dobra, to ja wezmę chyba te, będą odbijać. Nie, no niebieski fajnie będzie. Dobra, nie ma to tamto, ja sobie tu ustawiałem. Sisi mnie bardzo zaskoczył tutaj we meczu. Ja tylko, że po prostu... ja nie wiem. Ja znowu mam to takie ustawienie, którym nie potrafię grać, ale no co ja mogę zrobić? Dobra, no nie tak za Sisek zostanie, Dutka to nie, Kádár. Ogólnie chciałbym taki skład zobaczyć z meczu z Legią w tygodniu, na pewno by mnie bardziej... Nic innego niestety, ale nie uda mi się tutaj zrobić, no Real jest jaki jest, nie wiem, brałem go znów, żeby mnie tylko to nie zmyliło po... Ja już jestem gotowy. Dobra, ja też. Ja nie wiem, co będzie w tym meczu, nie grałem chyba od ostatniego meczu z Bolkiem nie grałem w FIFA w ogóle, więc troszeczkę jestem zajęty. Jeżeli tylko wytrzymam, to kondycyjnie powinienem wygrać ten mecz, ale to jedynie... No mówię, to jest ciężkie mecze są takie, bo no jest ta presja, jest to wszystko, więc no zaraz zobaczymy, panamy. Witamy was na Sanderson Park. Lech Poznań kontra Real Madrid, po prostu jestem sam w tym momencie zaskoczony. No dobra, co Woluś, zaczynaj. Nie mam pytań, ja sam nie wiem co robić. Palce nam tak spocone z nerwów, że masakra. A ja taką prostą piłę podał. Bale. Prosto chyba do Jasmina Buricia. O Jezus, takich rzeczy to mi panowie nie robił. Bardzo faul był dla ciebie? Myślałem, że dla mnie, ja nic cię nie dotknę. Ja się boję, bo po prostu wiem, że tu każdy błąd Lecha wykorzystany będzie w 100% przez Real, to jest pewne. No z tego miejsca można strzelać. Jest tu Ronaldo. Oj, ten co kombinuje. Pepe. Sisi. Dobre. No, stracili na skrzydle, co teraz? Dobra, do tyłu. Pogramy trochę tą piłą, bo to... No, akurat ty to masz. No ja też bynajmniej, żeby tutaj coś wygrać, to... Luka Modric, Kádár, dobrze. Kádár? No i kurna kontry, ty! Ale zobaczysz jak to fajnie się gra takim zespołem właśnie, gdy musisz coś osiągnąć. No tam był faul. O kurwa, uciekłem. Dobrze, Luka. Jezu. Gianluca Zambrotta. Jest, brawo, jest spalony, Luka. Jest chyba... Spalony. No tamten spalony serio nie puścił ci tej akcji, wow. Pozdro. Trochę dziwne zachowanie sędziego, ale co poradzić mogę na to, że wiosna przyszła właśnie dziś. Rodriguez. A, pozdro, moi tam się zaczęli przewracać. Luka Modric. Czemu? Coraz bliżej pola karnego przeciwnika. Dobrze, Jasmin Burić. Ale ten, ja nie myślałem, że on tak szybko wyjdzie. Może powinno być 1-0. No Jezus, Gajos nie tak daleko. Dobra, jest git. Ale strzał, brawo Burić. A tutaj mogę, to jedynie to mogę. Jak... No, longshoty to naprawdę możesz tutaj spokojnie, bo Burić jest dobry, ale... O, ale piękne to było dogranie teraz. No, bardzo łatwo wpuszczona bramka. Z takiego kąta spokojnie powinien obronić to Burić. No położył się na ziemi. Burić to dał prostą bramkę. Ogólnie mam wyroby dzisiaj, nie? Na żarcie. Bella fantastico, że tak powiem. O. No co, no ja wtedy chyba też zacząłem strzelając szybko bramkę, co nie? Tak. Tylko, że widzisz, nie dajesz drugiej, którą ja zaraz to będę. Nie mogę, nie umiem tak jakoś. Dawno nie grałem takim. A teraz Cristiano Ronaldo. Takim Leszkiem. Ja pierdzielę twoje. Dobre to było akurat. Fajnie kolego Trauta. I teraz spójrzmy, Real Madrid przy piłce. No i prędkościowcy tu będą, tak? Rozejrzał się, nie chce grać sam. Dobre, tak, ale to. Tu Burić i pusta gol. Mówię, ja powiedziałem ci przed chwilą, że no ty niestety nie strzeliłeś tej drugiej bramki tak szybko. No wiem. Kurde, Adam, no coś się nie układa. Nie układa mi się, to ja wiem, ale wiesz o tym, że ta seria tak dziwna jest, że zawsze jest 2-1, może znów strzelę jedną bramkę. Ale nie wiem, tak już po prostu Lech stracił, o Boże. W tym momencie, że masakra. On nawet nie wie już teraz co zrobić, co nie? Lech już jest tak zagubiony jak... nigdy. O mój się teraz weź tutaj... pomylił się! Krzywo! Ale Pepe, no nie możliwe, żeby się tutaj dał, nie? Kurwa. O Boże, Sergio. O Boże, jaki ślisk! Sergio Ramos, ale co tam zrobił, nie wiem. Ale Pepe mnie zawiódł teraz, zaraz zejdzie, jak tak się jeszcze raz zachowa. Kurde. Trochę się zawiódł. O Boże, na was teraz się uratował. Gorgolo wręcz. O, wreszcie jakaś szansa, naprawdę. W tym momencie jestem bardzo szczęśliwy z tego, co pokazał mój Lech Poznań. Dobre. Tam dwóch leży, trzech dzwoni na policję. Aha, fajnie. Ja serio? Żaden sobie nie... O Boże, no pomylił. Musiał to wykorzystać, no kurde, jeżeli on by tego nie zrobił, to ja nie wiem. No jest, to jest ten jedyny plus, że biegowo przegrywam w 100%, taktycznie też nie mam szans, po prostu Real to jest... Ty no, biegowo to ja przegrywałem, uwierzył u ciebie, no to... ale po prostu nie mogłem wykorzystać nic wtedy Manchestera. Nie wiem, miałem tak pechowy wtedy, nie wiem, dzień czy coś... I to, że taki mecz powinien się skończyć 10-0, no zobaczymy, czy takie coś się da. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak dużego i Adam troszkę ze mną tutaj powalczy. Sisi, ale prosto! Jest gol! Niki Bill! Pięknie! No to teraz kurde... Casillas to zrobił... Zrobił błąd, no jest. Jest zawiedziony, ale mówię, no jest już jest jakaś bramka kontaktowa. Piękne ty, no Sisi, u ciebie i u mnie widzę, że super się spisuje. No też u mnie ten Nielsen, ten najnowszy napastnik. No dobrze sobie poradził głową, bardzo mi się podoba. Ważne, że piłka, znaczy bramka kontaktowa, ja nie lubię jak ktoś przejdzie przed tym boiska i strzeli gola. Dobrze, Kádár, o Kádár. Ale, o Jezu. Ej kurna, tu już może być teraz nieciekawie, bo mówię, tracę bramkę, moi się łamią i piękne dośrodkowanie. Tak, dobre są te centry, teraz w tej chwili to poprawili. Żeby Lech takie centra robił? Wszystko. Nie, naprawdę, fajne, akurat ta centra mi się udała, druga też. Szkoda, że tam chyba był Pawłowski, który jest niezbytnio darzy. O, piękne. Jest to. Keba Sysej. Zrobi to w drugą, ale w drugą jeżeli byś ten. Ale pomyśl sobie, jeszcze jedna bramka Lecha, to by była naprawdę tutaj wyczyn. Nie z tej ziemi. Nie no, fajnie spotkanie być, na pewno się układało. Tak jak wczoraj Bayernu. Ale wszystko jest... O ja, wszystko jest... A czemu nie podał mi ogólnie tak wszystko? Nie można dać benzynie. Ja! Arajuri! Strata w środkowej strefie boiska. Boże, moi nic nawet nie wiedzą jak podawać. Boże, benzyna, zobacz jak go przepnął. O ja! Dobrze, Burić. Ja jestem w ogóle, nie lubię takich meczów, bo jestem wtedy zdenerwowany, bo ja chcę nimi jak najwięcej, a potem jak najmniej wychodzi. Albo Lech właśnie ma na odwrót, że on się nie przejmuje tym. No, Niki Bill, bardzo ładnie. Dobrze, Gorgolo wręcić. Ale moi przegrywają te pojedynki, te 1 na 1 i bramka, ja nie wiem. To akurat nie pykło. Jedzie kontrą. O kurwa, mi te stroje troszeczkę się jednak w szybkiej grze nie jest to zbyt fajne. Enek. Zdryblował, pięknie Trauka. O boż! Chciałem bramkę do szatni, co nie pykło. Ale jest git, jest git. Kurde, nie gniecie Real. Nie gniecie... Zgniotłeś trochę na początku, a teraz fajnie mi się naprawdę gra. Zobaczymy jak długo. O Jezu, a czemu tak zawsze zostawiacie? Ale podanie, kurwa, jakie podanie. Tam co Ronaldo znalazł, nie? Dobrze, Niki. Jeszcze Sisi. Aha. Czemu tu nikt nie doszedł do tego? Żal! Ale pięknie to zrobili, ja pierdolę, jaka szybka akcja. Da, to jest bramka do szatni. Ale jak oni nie mogli dojść w ogóle do ciebie, nie? No. Ale jak... Zobacz, kurde. Zobacz, tutaj... No rozbiegli się, tak? Ale tu podanie idealnie... zrobił numer 5 na pewno, że nie krył począcego Ronaldo, ale dobrze. Myślę, ja się cieszę z tego, że... Wiesz co, to była piłka po odbiorze, jeżeli jest piłka po odbiorze, no. Uwierz, że wtedy twoi idą do ataku i dość szybko potrafią wtedy stracić bramkę. Wiem jak jest na przykład, gdy wyrzucasz bramkarzem tą piłkę i wiesz, ona, wiesz, twoi już biegną, a odbije swój przeciwnik, znaczy przeciwnik piłkę i wiesz, wtedy najczęściej bramki się podają. Dobra, co, trzeba walczyć i nic. No może później tam chłopaku mocnym pograć trochę tutaj w środku pola, ale na razie tutaj ładnie. No, fajnie. Moc podań jest po prostu gigantyczna. Kádár. Co to za podanie? Dobre, dalekie wybicie. No i teraz... nie ma szans, żeby dobiec. Jaka piła, ale tu powinien już stać Jasmin Burić. No fajnie, można też tak Jasmin. Ja pierdzielę, ty no, kurde, gdybym ja Ronaldo na maksa cały czas biegł, to może i coś by z tego było. A ja sobie odpuściłem, bo myślałem, że on to złapie. Ten jak fajnie nogę wystawił. Wysokie podanie skierowane do Cristiano. Ale przyjęcie, chciałem wypuścić z pierwszej piłki. Nasza piłka powinna być okej. Dobrze, Arajuri. Piękne podanie. Ale zgrał tu ładnie, o Jezu. Ale nie ma szans, żeby tu ktoś dobiegł. Ani mój, ani twój, ale twój out. Mój. Chcę jeszcze drugą bramkę, chcę trochę jeszcze bramek, bo teraz bramki tak nas szalasz, że masakra. Dobry przechwyt, przyjmuje teraz piłkę. Trauka. Ona nie zatrzymał go dziad. Kurwa, ten zwód to był naprawdę dobry. O Boże, na was. Mogłem finezję. A ja troszkę tak zbiegłem za tamtym, nie? I ale myślałem, takie że moi jakoś zbiegną, to są takie ale... ścinki internetowe, że masakra, co nie? Jo? Ja nie no, miałem teraz. Ja na przykład mam niekiedy takie coś. A to wiesz od czego to jest? U mnie jak na przykład propce odpalę, to mam takie ścinki. To przez komputera, nie przez internet. No ja mam bynajmniej ponad 100 FPS, więc tak trochę średnio. No też mam 120, ale czasami to jest, wiesz... No, dobra, nie udało się. Ale coś tam było, nie? Serio? No ja mój Lowrencik, czy chuj wie kto, stał jak wryty. Lowrencik stał jak wryty. Dobrze, Trauka. Dobrze, długa piłka i co tu będzie się zadzieje zaraz? Nic się nie zadzieje niestety. Kurna dziot. Danilo teraz skasował mnie. No ciekawe. Kádár. O Boże, centrostrzał taki trochę. Pozdro ty. Kádár trochę mógł tutaj narobić wirusa. Przez przypadek. Będzie strzelał. Czemu na mu się nabił. Teraz piękne podanie. Ale jasne, pięknie, ślicznie to wyszedł. Tak, to jest naprawdę niesamowite. Ten wyszedł z tą piłką. Wyjebie zaraz. Wiedziałem, że to wyjdziesz. No co jest ty Burić, nie hamuj takich rzeczy. Podanie, kurde, ja żebym wiedział, że ty nie dojdziesz, ja bym może tu lowa zrobił, ale nie ten. Dobrze, Gajos. Jest okazja. Co jeżdżałby się jakieś pierwsze zmiany trochę porobić, piłka mi skakała i niestety nic nie... Dobrze, no miałem właśnie to samo zrobić. Moi dobra. Są zmęczeni, także super. Wejdzie sobie Isko. Wejdzie sobie Kowacić. Nie będzie tak. Nielsen się już nagrał. Zrobił co miał zrobić. Troszkę ten, dlatego Pepe już schodzi. Trzecia zmiana. Poczekamy. Na razie dobra. Zobaczymy co się zdarzy. Isko. Aj, dziwne. Nie lubię takich, kurde. O, Robak też go brałem. Dobrze zagramy. No, już dla mnie nie. Dobrze, Kieba Sisej, bardzo dobrze. Łukasz Trauta. Co? Co jest? No przecież piłę jebłem, no żal ty. O kurwa. Olera, tam krzyczałem. Łukasz Trauta. Mija obrońcę. Serio? Miałeś dołem podać, dobra, żal. To już zrąbał. Nie mogę się przyzwyczaić, bo ja zawsze gram taką piłką dość nowoczesną. Co przeważnie mnie... Oje, serio? Ja, po co to było, Adam? Nie wiem właśnie po co on tak zrobił. Myślę, że on się wbije przed niego, no ale dobra. Będzie piąty. Serio? Chodź, zawalił. Jak on to wbił, żal! To było troszkę, przepraszam, ale to trochę było ten. Ty zobacz, kamerzysta cię nie chce. To nie jest chyba nigdy nie strzela karnych bramkarzem, tak? Zacznijmy od tego. Ale jak przyrąbał to. Mój najlepszy karny, nie? Bramkarzem. Zobacz co zrobił Ned Caylor. Sorry Adam, przepraszam. Wiem, że to było trochę lekceważące, ale... Bywa i tak. Ale musimy zagrać kiedyś. Real Lech, tylko że ja jestem z tej drugiej strony. No bo się już tu nie chce nic dotykać. Bo oni właśnie ze mną... Kur... No dobra, dobra. Ale teraz Burić wyjął. Sisi. Nie no, karny był perfekt. Ale serio, kur... Ale został na nogach. No. O, Isko ten jak. No i co, zostaje nam Tomasz Kádár. Jest szósty. Najfajniej. Nie, dosyć chłopaki. No to zrobi się, nikt nie zrobi. Trochę żalne, ale nie cóż, no nic. No, przepraszam. Ja, nie, przyznam szczerze... Przyznam szczerze, że przypominają mi się teraz mecze, jak gram na Manchesterem City. A ty grasz innymi składami, ja cię wtedy rozjeżdżam tak miło. Naprawdę, przypominają mi się teraz te mecze. Staty na pewno nie wrócą. Dobrze, że nie pada. O Jezus. Kurna, czemu tutaj... Nieważne. Chciałem, kurczę, jeszcze jedną bramkę strzelić, więc... O Jezus, to ładnie. Jest za nie, dlaczego, ale najlepszy rzuty robisz. No, to mi się akurat... A nie jest. Ale jeszcze damy wszystkim zagrać. Kogo by można było? Mam ogólnie dwóch do wrzucenia. Może zrobimy tak, że... No może no ja tak. Sobie teraz Benzemę cofnę do tyłu. Tam trochę chłopakom pograć. Nie, to zobaczymy nie jak zagrają meczyk. A niech zobaczymy. Niech trochę pogra. Dawid Kownacki. Ten jak odepnął go. Zobacz, zobacz! Jaki slalom zrobił! Kurde, na wszędzie! Zmarszczył nosa. Jeszcze i... jeden! Jeszcze jeden! I... Jeszcze jeden! Już wyczuwam komentarze, tak powinien wyglądać mecz Manchester City Lech Poznań. Gol! Zobacz, żal! Ja! Wyjął to! A to miał być jeszcze jeden, ty no! Tak się cieszyli chłopaki. Naprawdę, tutaj Jasmin mnie bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczył. Bardzo mnie to cieszy. Dobrze, Linet. A czemu ja zwolniłem? O Boże, to wyjebie zaraz tam było. Wyjebie zaraz. Tam karza nie ma. Strzelaj. Na pewno. Robak. Ej, nie, wyszedł. Co to dało? Ja bym nawet loba statystyki, zrobił. Adam! Statystyki. Ja bym jeszcze raz poprosił. Ej, wiesz co, jeżeli nawet jakby był remis, to nie wiem, czy ty w bramkach mnie dościgniesz. Nie wiem, jakbym kurwa musiał teraz stracić. Masz jeszcze Jagiellonię, pamiętaj. Bez przesady. Dobra. Jeśli tak mi Lechem dobrze poszło, to Jagiellonią jeszcze lepiej mi pójdzie. Nie rób tak. Ja pierdolę się kręcą tutaj jakby smród po gaciach. Trochę. Nie, bo moi to już wiesz, nie mają siły. Chodzą sobie tak, bo chodzą. Cud, że jeszcze... Dobra, Sisy, dobra, Kowalczyk. Kurna, ciot! Ja myślałem, że będziesz tą drugą bramkę strzelę, naprawdę, byłem pewny, bo... A ja się... no. Mówisz? Aż tak bardzo ale chcesz? Fajnie. No, chciałeś pokiwać się ze mną na lasach. No na pewno nie jestem zadowolony no, z tego meczu tak bardzo jak Bolek. Ej, weźcie szybko komentujcie, bo jak to kolejny mecz, nie? Weźcie szybko komentujcie. Ale myślę, że jeżeli będzie dobrze, to w niedzielę lub w sobotę wieczorem będziecie mieli kolejny odcinek. Ale myślę, że w niedzielę niestety. Utrzymajmy to, że w niedzielę, to taki. O, mamy sezon, brawo. Bolek wygrywa sezon. Poprzedni ja wygrałem, no ale taki mamy klimat. No niestety, ja wam dziękuję, zapraszam do Bolka serdecznie, trzymajcie się na razie, cześć. Cześć. O i lecimy powtórki meczu rewanżowego, to po prostu jest coś pięknego, cudownego i zobaczcie jaka bramka z kilometra, pierwszy strzał oddany w pierwszej minucie meczu, dziękuję. Adam tak mówi, nie no, chodź zrobimy rewanż. I tak powiem wam, że no kurde, miałem jakieś swoje akcje i niepotrzebnie, bo przegrałem te 5-1, a powinno być tu 3-1, bo naprawdę te dwie bramki ostatnie to było śmiechu warte. No, no ale zaraz zobaczycie sami, po prostu nie wierzyłem w to, znaczy wierzyłem w to, że Real jest tak dobry i... No tu błąd. Tak, tu błąd i bramka też. Jaka brama, zobaczcie. Same bramki uderzenia... Adam dzisiaj robił mi 15 słupków i 10 poprzeczek. A i z tego było 90% bramek, co nie? Naprawdę jestem happy, że udało mi się zrobić to samo co Bolek mi. Czyli na kartkach, gdzie tak, tutaj... uderzyłem piłkę, najpierw piłka była uderzona, tak, nie no. Karny Arajuri trochę przesadził, więc Bolek tutaj rozwalił system. Ogólnie Bolek grał w dziesiątkę, ale... więc też powinien sobie łatwiej radzić. No i tu taka zdobycz. Jest właśnie w piłkę, więc nie było. Troszkę to mnie zdeprymowało, bo straciłem jednego zawodnika, wiadomo, trochę gorzej się grało, nie było w ogóle no i to jest akcja jedyna, która dała bramkę Bolkowi. Przejechał. Ale szkoda, że nie widać jej od początku, bo no. Tu Pawłowski, co powiązał 4 piłkarzy Realu, to aż jest nieprawdopodobny. No mówię, szejki już po niego jadą. Ja tutaj się zacząłem trochę zabawiać. Tu jeszcze bomba jaka fajna była. Tak, tutaj bomba na Buricia. No nie, no naprawdę, ja jestem szczęśliwy z tego, że sobie sprawdziliśmy właśnie... Ja, Lech na Real, Bolka i teraz na odwrót, bo naprawdę było fajnie, piękne uderzenie, bomba po prostu i kolejna poprzeczka nabita i kolejna bramka, na po prostu sama radość. Takie bramki. No, piłka wyszła poza ten, naprawdę piłki były idealnie uderzone. Tak. No, mówię, tutaj idealnie. Ostatnia bramka to było śmiechu warte. I to jest beka. Nie, to nie to. O, nie wiem czemu w ogóle. Akcja, która trwała, nie wiem, ze 20-30 sekund. No, ja nie mogę tu, jakby, zobaczcie, szkoda, że nie od początku. Bo uderzenie ja pierdzielę, byście zobaczyli jak ja tą piłkę wbijałem na 5 razy, nie? Ja tą piłkę kopię, nie, a ona tak wiecie. Ej, ogólnie jak teraz wyjdziesz, to będą... A nie będzie chyba pokazanych powtórek i to. Ale i tak nie będzie tej całej powtórki, niestety nie będzie pokazanej. No, szkoda. Ja wam dziękuję za ten dość ciekawy mecz, bo po prostu by dwa mecze, tylko jeden taki bekowy, drugi ten naprawdę na wizji. Dziękujemy, na razie, pa pa. Cześć.